Witam Was na piątej klasie. Tu jest jeszcze gorsza, bo to jest taka strasznie kamienista piątka. Takich okrąglaczków mnóstwo. Widzicie tu było rzepaku? Ohoho. Ale groszek jak sobie rośnie. No i tam macie znowu kukurydzę, którą było widać z tamtej strony. No, czyli przyszliśmy z tamtego pola na tamto pole, do tym ładnym rzepakiem i jesteśmy na polu gruszkowym. To ci powiedział, że ślimaki wpieprzają. Bije się w piersi, mówię, ślimaki w środku pola. Przepraszam, pierwszy raz w życiu widzę ślimaki kuźwa w środku pola. Czy ja wiem, to ślimak chyba nie jest jakaś czarna gąsienica. I ją właśnie znalazłem. Mówię, ty Franco, ty. Nie, to jutro wjazd. Wapno wapnem, ale to rzeczywiście pchełka, mszyca, mszycą, ale to też chyba, kurde, te czarne jakieś gąsienice, o proszę. Następna spadła. Aż to skurczysyńskie mędy. Jak nie, kurde, to. Zaczyna mnie ten rzepak denerwować. Następna. Z tamtej strony, z tyłu było tego mniej. No i skąd to się kuźwa wzięło? Spieprzaj, dziadu, ty. Ty kur... Mendo jedna. Najlepszy rzepak mi zeżarło groszkowy. No był taki piękny. Czyli pchełki. A do tego jeszcze te ślimaki pieprzone tu chodzą i... I go dożerają, a druga sprawa nie pada. No, następny. Wyostrz. Ale widzicie go. Żywiutki. No. To chyba po groszku nie utrwa, ale będzie owies. No, spróbuję to jeszcze poratować, ale to chyba najgorzej wygląda. Najgorzej wygląda. Jeśli chodzi o oberwanie, bo tam jest pożarty, ale jest. No tu niżej troszkę lepsza ziemia i bardziej się obronił, ale na tej piątce to... A groszku się nic nie czepia. O, świetna roślina. Jednak. Może on sobie w tym groszku siedzi, kuźwa, i patrzy. A, rzepaczek. Nie ma rolnika, jemy. Dobra, lecę na chałupę. Pozdrawiam.